Siemano z tej strony Sniper, a dzisiaj pokażę Wam jak zrobić swój własny celownik do CSGO. W tym celu przechodzimy na stronę, którą podałem w opisie tego filmu. Po wejściu na nią powinien ukazać nam się właśnie oto taki generator, na którym będziemy tworzyć nasz własny celownik. Więc pierwsze co robimy to wybieramy mapę, na której chcemy mieć podgląd naszego celownika. Ja tu sobie ustawię mapę The Inferno, ponieważ na tej mapie jakoś najbardziej jest widoczny. Celownik tutaj na niuko jakoś słabo, na się to już w ogóle nie wspomnę. Ustawmy sobie deinferno. Teraz wybieramy tutaj w Style Classic. Gdzie na tym celowniku najlepiej się go po prostu tworzy. Teraz mamy komendę Alfa, Alfa, ustawiamy tutaj sobie na 255. Oczywiście można sobie ustawić tę komendę dobrowolnie, jak tylko chcemy, ponieważ po to jest ten generator, ale ja pole osobiście polecam ustawić tutaj sobie 255, gdyż celownik wtedy jest dobrze. Na mapie widoczny. Teraz mamy komendę Thickness, czyli grubość naszego celownika. Możemy sobie oczywiście tutaj suwakiem zmieniać. Ja to sobie ustawię na 1,5. Teraz mamy Size, czyli wielkość naszego celownika. Ja to sobie ustawię na 4. Potem mamy Gap, czyli przerwa między kreskami w celowniku. Ja to sobie ustawię na dwójkę. Teraz outline. Polecam sobie te komendy włączyć i ustawić na jeden. Dzięki temu nasz celownik będzie, będzie podkreślony czarną linią wokół. Bardzo... Teraz mamy kolor. Mamy zielony, żółty, niebieski yy, i błękitny. To możemy sobie również kliknąć tutaj custom i dostosować sobie celownik. Możemy sobie dostosować tutaj kolor celownika, jaki tylko chcemy. Możemy sobie na wybrać fioletowy. Ja osobiście polecam ustawić sobie zielony, gdyż ten celownik jest najbardziej widoczny chyba na każdej mapie. Niżej mamy dot, czyli kropka w celowniku. Ja tego nie będę włączał. I w sumie tyle. Jeszcze niżej tutaj mamy gotowe celowniki. Mamy kropkę, mamy krzyżak, mamy celownik z 1.6, a także mamy celowniki graczy Nipu. Które zresztą pewnie są już nieaktualne Dobra, nieważne, celownik już zrobiliśmy, teraz pora go Wgrać do CSA Go W tym celu możemy sobie skopiować te wszystkie komendy, które tutaj są I wkleić do, do pliku config Lub zrobić to szybciej, skopiować wszystkie komendy, które są tutaj na samym dole I wkleić je do konsoli w grze I to by było na tyle, do usłyszenia następnym razem